Cześć, witam Was w moim następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki, można powiedzieć, taki zwykły obchód po hodowli, tylko troszkę taki większy, bardziej złożony. I tak, dzisiaj chcę Wam pokazać stan zdrowia samicy barana francuskiego szarego. Chodzi o to oko, sobie tam jest kroplecą, zakropimy jej to oko, pomalujemy kratkę. Dokładnie jej drzwiczki, tam przy kurach. Pokażę Wam samicę barana francuskiego czarnego. Sprawdzimy, czy jest kotna, czy nie. Najpierw sobie to sprawdzę, wkładając rękę pod brzuch. A jeżeli to nic nie da, to dam ją do samca i wtedy się przekonamy. No i takie przejście po hodowli całej. No to co, oczywiście pozdrawiam najlepszą grupę w Polsce na całym Messengerze. No i oczywiście zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba i dzwoneczek. No i fajnie by było, gdybyście udostępniali wszędzie te filmy, bo ja troszkę te zasięgi troszkę spadły. No i super by było, gdybyście mogli udostępnić te filmy kolegom, czy coś w tym stylu. No to ja wziąłem sobie teraz samiczkę i pokażę Wam, jak to oko wygląda. No i samiczkę sobie wyciągłem, teraz ją obrócimy. Chciałem sprawdzić, czy jest kotna, bo chyba u samca była, ale nic tutaj nie czuję, więc obrócimy sobie ją. No i tak to wygląda. Widzicie? Strasznie, mega źle. No nic, weźmiemy kropelki, bo tylko tyle sobie mogę zrobić. Tylko tak jej mogę pomóc, tylko nie wiem, czy z telefonem dam radę. No właśnie. Więc ja sobie dam te kropelki i zaraz wrócę. Sobie zakropiłem te oczy tej samicy. No i będziemy tak dawali codziennie po dwie kropelki, aż się skończy ten lek. No i zobaczymy, czy coś to pomoże, bo jak nie, no to będę czymś innym przemywał, albo po prostu kupię drugie takie krople. Co ty tam robisz? No, za niedługo jadę po samiczkę do niego, więc. Znaczy nie za niedługo, bo tak pod koniec maja. Najprawdopodobniej sobie pojadę i kupię podrośnie, no i samczyk będzie ją zakacać. No to co? Na razie to tyle. Widzimy się później. Jakby się kateczka jest pomalowana. Tak się prezentuje, no ale zaraz zobaczycie, jak tam malowałem. Jeżeli chodzi o samicę, dzisiaj tak sprawdzałem i powinna być ona kotna, więc za parę dni, tak 2-3 maksymalnie powinna się okocić, ale to zobaczymy, przynajmniej tak wyglądało. Ma dość spory brzuch, ma całym coś tam czuć, więc powinna się niedługo okocić. No i co? U niej to tyle. Przejdziemy sobie jeszcze do wiedeńskich niebieskich, u których sobie sprawdziłem dzisiaj płeć. I są dwa samczyki i trzy samiczki. Mogło być cztery samiczki i jeden samczyk, ale nie jest źle, jest dobrze. No.
Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że od jutra filmiki będą już o wiele dłuższe, czy tak po minimum 10 minut. Tak planuję, a jak będzie, to się zobaczy. To co, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, no to zostawcie oczywiście tą łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Do jutra, trzymajcie się, no i cześć.